Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i pora na pierwszego pika z trzema kartami do wyboru. Jest to oczywiście wersja najgorsza ikony, czy oczywiście podstawowa, ale mimo wszystko jest to pik z ikoną, także mam nadzieję, że wpadnie coś fajnego. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, film jest codziennie, to jest Daily. Bawcie się dobrze! Także moi drodzy, pierwszy składzik mamy gotowy, tutaj lecą takie karty, najprawdopodobniej nic nie wydam na to SBC, a dobrze wiecie co to oznacza, jak nic nie wydaje na SBC, no to wiadomo, jak to się kończy, więc co, taki leci składzik, dostajemy za tą małą złotą paczkę piłkarzy Prime, więc zawsze coś, może wypadnie jakiś Winter Wildcards, może nawet wyjdziemy na plus z tego SBC, zobaczymy. Tak więc, zobaczmy, 80 plus, może jakiś walkoutik, żeby sobie dać do składu, 8-5 co najmniej, o! A nie, do firmy 8-3. Może być. Dobra, także słuchajcie, wszystko gotowe. Oczywiście sobie zrobimy odsłanianie, ponieważ mam przygotowane 3 karty, więc proszę państwa, trzeba takie rzeczy odsłaniać. Więc taki leci składzik, oczywiście mówię, nic nie wydałem, ale... No cóż, może przełamiemy tę klątwę właśnie teraz, mam taką nadzieję. Także podstawowa ikona do wyboru, niech tu będzie Brazylia, Holandia, Portugalia i chyba tyle. Także panie i panowie, jak widzicie, wszystko jest przyszykowane. 3 karty, które zakryją nam... 3 karty, dosłownie, ale od swoją na narodowość, także zobaczmy. Niech tu będzie Brazylia, niech tu będzie Holandia, niech tu będzie Portugal. Okej. No to wiadomo, lecimy oczywiście od prawej ikony, bo Anglia nas najmniej interesuje. Będzie to, dużo podań. To będzie... Nie wiem, Beckham? David Beckham, okej, 87, niech będzie. Ale teraz, panie i panowie, Holandia. Ajajaj, niedobrze. Chociaż, nie, źle. Chociaż? Ty, nie, to jest jakieś gówno przecież absolutne. Patrick Kluivert, dajcie spokój. No Brazylia nie można zawieść. Nie można zabić Brazylia. Dobra, pójdźmy od dołu, proszę państwa. Dużo podań. Dużo... Zależy, ile ma tempa. 86. Nie wiem, kaka? Albo już kaka. Wiecie co? Tak się nie robi. Jezus Maria, tak ładnie to wszystko wyglądało, nie? No co ja mam wziąć? No. Nie wiem, Rivaldo jest useless, Kluivert jest też useless. David Beckham. Niech będzie. Nie będzie David. Bardzo ładna fryzurka. No tak ładnie wyglądało wszystko, nie? Dobra, zróbmy sobie jeszcze paczuszkę za wyzwanie zimowych kart wieloznacznych numer 6. Mamy tutaj oczywiście kartę Colaco. Nie wiem, w sumie mam już tych kart, będę musiał zobaczyć, bo tak powoli się chyba będę zbliżał do tych trzech paczek 83 plus razy 25. Najpierw złota paczka piłkarzy premium, 80 plus. Może gówno. Jakiś winter? Ne, okej. I mała złota paczka, że takich piłkarzy 82 plus. No tu już będzie... Ekran, co najmniej. Gówno! Teścik Beckhama, bo w sumie co nam szkodzi, tak naprawdę, możemy sobie nim zagrać. Damy mu jakiś cień czy coś. Niech się bawi, pan David. Może jakieś fajne piłki pośle? Zobaczymy. Dobra, teścik Davida, panie i panowie. Może będzie lepszy niż Zanetti, w co osobiście wątpię, no ale dajmy mu zagrać, co nam szkodzi. Dobra, Van der Sart, Schweinsteiger, Ture, Müller i Alowaj Run. Niedobrze. Pyk, dobrze. Pierwsze podanie. Otóż nie. No, nie będę ukrywał, było to dosyć wolne. Cyk. Cyk. O. Cyk. I na tale uderzenie. Gdzie to była prawa noga, a nie lewa. No, no byśmy mieli 1-0. Oż. To będzie gol. To będzie gol? Będzie gol. Dobrze wyczekał. Jakby nie wyczekał, by tego nie strzelił, tak to wyczekał i strzelił. Proszę państwa, no co, 1-0. Szkoda. Tam Di Natale mógł już sprawić, żebyśmy wygrywali. No ale cóż. Brawo, kurwa! Niesamowite. 92 podań ma ten Beckham, tak? Okej, dobrze wiedzieć. Nie wiem, jak on to obronił. Nie mam absolutnie pojęcia. Oj, jak mnie porobił spalony, jak on piłki rozdaje, co jest? I teraz, Di Natale, proszę, lewa noga, jest, tak troszkę dziwnie się z tą piłką zabrał, ale dobra. Przyjął, uderzył, 2-1, powolutku.
Czy moja gra w obronie jest znowu do dupy? Chyba tak, ale może się ruszę. Ruszyłem się. Czy coś to zmieniło? No nie za bardzo. Na dół podamy. Nie chciałem tutaj, ale okej. O! Cyk, cyk. Nice. 3-2. Na spokojnie, w tym meczu da się wrócić. Jak najbardziej. Da się wrócić. Nie, co on... Jaki on ma taktyki na te różne, ty daj spokój. Okej, pierwszy powoz za nami. Nie chcę powiedzieć, że wyrównana, ale jesteśmy w stanie wrócić w tym meczu, jak najbardziej, no. Expected goal 1.0, ale ja wierzę. Mimo wszystko, ja po prostu wierzę w naszych chłopaków. Nie, nie w ten... Uff. To była... Nie podobałaby mi się ta bramka, powiem tak. Nie podobałaby mi się ani trochę. Dobrze, David. Ho, ho, pięknie. Okej. Okay. I podanko, ale... Ale podanie, co jest? Drugi słupek, proszę. Co ty robisz? Tak właśnie coś mi się nie zgadzało, żeby to wpadło, to podanie tak z dupy. Takie ładne podanie, to się nie może skończyć bramką. No, skąd, że znowu? I Natale, to jest gol, to jest... Jaki skam, jaki to jest skam? Dobra, Beckham, brzutka roku. Nie, zostałem okradziony z bramki. Nie rozumiem dlaczego. Od jakiegoś patcha, jest taki patch, który wszedł do tej gry, przez którego zawodnicy zamiast oddać silny strzał po długim, robią takie gówno, jakie zrobili Natale. Nie rozumiem dlaczego tak się zrobiło. To powinien być gol. I ja do siebie nie mam zastrzeżeń. Ja mam zastrzeżenia do gry, że animacja się czytała taka, a nie inna, no ale... No trudno. Panie i panowie, próbowaliśmy. Potrójna rozbudowa 78+, która wyszła w sumie dzisiaj, także sprawdźmy, panie i panowie, czy to ma sens. Może jakiś foder wpadnie, bo w sumie trochę tych kart przypaliliśmy, więc czemu nie? Zobaczmy. Testowa paczka. W środku brak ekranów. O rany boskie, to jest coś, czego nie chcemy widzieć, proszę państwa. Rashford. Wraca do formy ten zawodnik, ale 81 oceny to mi się nie przyda. Dobra, żeby zachować równowagę, zagrałem sobie w kwalifikacjach Grupy Champions, ponieważ Rivals jest dosyć trudnym, a w kwalifikacjach zwykle raczej możemy trafić na takich troszkę gorszych oponentów, więc wygrajmy coś. I bez Beckhama. Jakoś Beckham mi nie podpasował niestety. Dobra. Nie wiem. Okej. Okay. Alisson. Wiecie co, byłoby śmieszniejsze, gdyby Pope był na bramce, to na pewno, ale no cóż. Beckham, którego przed chwilą wywaliłem ze składu. Okej. Okay. Di Natale. Czy to się uda? To się chyba uda, ty. Czy też niekoniecznie, nie. Chociaż, czekaj. Cyk. Brak słów. To był najbardziej ewidentny karny, jaki widziałem w tej FIFA. I nie został podyktowany. O. I teraz będzie brameczka. Cyk. Dziękuję bardzo. Redemption pana Loverana. Nie dali mu karnego. Sam sobie wypracuję taką akcję. 1-0. O, to było bardzo potrzebne, ale mamy piłkę, biegniemy sobie, czemu nie, Di Maria, alloway run, fake shot, był niepotrzebny, znowu niepotrzebny fake shot. O, i lecimy. To jest gol, Jorginho. Pięknie, no wreszcie jakiś ładny, taki typowy ładny gol dla Brazylijczyka, Jorginho, pięknie, 2-0. Dobra, trójka do szatni, prawa noga. Ja wiem, że 4 słabszy, ale to nie ma wytłumaczenia, no bądźmy szczerzy, że to po prostu nie ma wytłumaczenia. Mamy 2-0, ale powinno być więcej. Di Natale. No. I takie strzały właśnie chcę widzieć, takie petardy z całej siły, a nie jakieś gówno. Ciekawa akcja, okej, Kante. Złoty Kante mi bramkę strzela. Myślałem, że to jest ten Winter Wildcard, ale... Cyk, alloway run. Ja wiem, że prawa noga, ale... No w światło bramki? Może teraz. Di Natale, długi słupek. Dziękuję. Potrzebowałem tej bramki zdecydowanie, bo to co robi alloway run z prawą nogą dzisiaj to jest... Alloway run, redemption, musisz. Ale to z prawej nogi. Patrz. I potrafi. On potrafi z tej prawej nogi, ale czasami się po prostu wylosuje, że nie strzeli z tej prawej i tyle. Aha. I tak to wygląda, nie? Albo też strzeli w taki sposób, też się zdarza, tak? Tak wyglądały właśnie strzały prawą nogą alloway runa w tym meczu.
Di Natale, lewa noga. I tutaj Antonio Di Natale pokazuje, jak uderzać piłkę słabszą nogą. Siadło. Co mogę powiedzieć? Siadło potężnie. O kurcze, o kurcze, o kurcze, pieczone. Panie kolego, nie! Nie zgadzam się. Nie liczymy tej bramki, nie zgadzam się po prostu. O kurcze. Jak to mi nie zaliczy wina, naprawdę, jak to nie będzie win dla mnie, to ja zwątpię w te korpo... Nie, mam dość. To jest tak zwany chuj w dupę na sam koniec. Nie wiem czemu, ale jej uznało, że nie zaliczy mi meczu, który wygrałem 6-2. Widzimy się jutro. Nie chce mi się już nic zrobić. Zostawcie apeczkę w górę dla pocieszenia, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia jutro. Ja robię w sobie fajrant.